Najtańsze, najbezpieczniejsze, najlepsze coinsy dostępne na polskim rynku do kupienia przez SMS, PaySafe Card czy przelew tylko i wyłącznie u coins24.pl. Serdecznie polecam, Nexion! Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w pierwszym skład builderze, jaki ma miejsce na PlayStation 4. Tak jest. Jak zapewne wiecie, bądź też nie, jeżeli nie oglądacie mnie od jakiegoś dłuższego czasu, bardzo, ale to bardzo lubię srebrne składy. Praktycznie większą część czternastki przegrałem składem z ekstraklasy, właśnie srebrnym, i tym składem grało mi się zdecydowanie najlepiej i stwierdziłem, że w piętnastce, nie, też muszę sobie zrobić srebrny skład. I to nie byle jaki, bo skład ze srebrnej BPL. No i jak widzicie, na bramce mieliśmy Panty Limona, który ma aż ponad 2 metry i to czyni z niego tak niesamowitego bramkarza jak na srebrnego zawodnika, że to po prostu się nie mieści w głowie. Naprawdę, wzrost jest jednym z najważniejszych atrybutów bramkarza, jeżeli chodzi o całą FIFA. Bramkarz może mieć najlepsze statystyki jako bramkarz, tam wszędzie 99, ale jeżeli będzie miał wzrost 1,60 m, no to sami wiecie, jak to się zakończy. Na prawej obronie mamy Yedlina, czyli zawodnika, którego również nie trzeba wam chyba przedstawiać. Na lewej obronie Van Aanholt i każdy z was, który się chociaż trochę interesował Ultimate'em w 15, powinien znać tego zawodnika. Na SO mamy Okorę, a obok niego Zuma, i o ile Okorę jest naprawdę bardzo dobrą, konkretną bestią, która ma 81 tempa i jest cholernie silna, to o tyle to samo się tyczy Zumy, a Zuma to całkowicie wykracza poza jakąkolwiek barierę logiki, nie jest błyszczącą kartą. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi z tym z EA, czy on przestał być jakiś wyjątkowy od rok temu, bo rok temu był błyszczącą kartą, a w 15 nie jest. Czy to po prostu jakiś błąd jest, bo jej się tłumaczy, że błyszcząca karta to jest ta, która się czymś wyróżnia. No jeżeli, moi drodzy, Zuma się nie wyróżnia na tle innych srebrnych kart, który jako non-rare jest warty 20k, no to tu jest chyba coś naprawdę nie po kolei. Na SPD mieliśmy Diamy, tak jest, czyli zawodnika, którego też chyba nie trzeba wam przedstawiać. 4 gwiazdki zawsze nogi, 3 gwiazdki sztuczek, no i jego statystyki również się prezentują naprawdę bardzo dobrze, ale właśnie z SPD i SPO są największe problemy, jeżeli chodzi o srebrne składy z BPL, bo tutaj nie ma żadnego zawodnika, który przekracza barierę 79 punktów tempa i tutaj naprawdę musiałem troszeczkę balansować. No ale dobra, przejdźmy sobie do prawej strony, tutaj jak właśnie widzicie jest Dyer, czyli 4 gwiazdki sztuczek, i zawodnik, mimo iż jest mały, bo ma zaledwie 1,65 m wzrostu, to jest bardzo, ale to bardzo zwinny, z piłką się porusza naprawdę niesamowicie. Na lewej pomocy natomiast znajduje się Asaidi, czyli zawodnik, którego też nie trzeba wam zdecydowanie przedstawiać, ponieważ jest w FIFA od dobrych kilku części i w tej FIFA jest lubiany przez wielu i kochany przez swoje 5 gwiazdek sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi. Jest to kolejny bardzo dobry i zarazem cholernie drogi lewy pomocnik i srebrny zawodnik w naszym składzie, tak jest. Na SPO, jak widzicie, jest Emre Can czy Emre Can, nie mam do końca pojęcia, jak to się czyta. Zawodnik, który ma 4 gwiazdki z owszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, jest naprawdę niesamowity i on może grać na każdej pozycji. Na SPD, na SP i na SPO, tutaj właśnie jest ten problem, o którym wam mówiłem. Ja go ustawiłem na SPO, ponieważ z kolegą stwierdziłem, że lepszy będzie Diamy na SPD, a Emre Can z tymi 4 gwiazdkami sztuczek i 4 gwiazdkami słabszej nogi będzie się bardziej nadawał na SPO. Na ataku natomiast jest Agbon Lahor, zawodnik, którym miałem przyjemność grać i w 13, i w 14, no i w 15 nie mogłem go ominąć, a obok niego znajduje się Majuka, czyli zawodnik, który, jak widzicie, ma bardzo dobre statystyki, a kosztuje zaledwie 2500. Czyli jak widzicie, naprawdę srebrne karty są bardzo, bardzo dobre. Po statystykach mogliście zobaczyć, że naprawdę mają statystyki lepsze niż niektóre złote i to na dodatek błyszczące karty, a są srebrne. Faktem, że niektóre z nich są przez to naprawdę cholernie drogie, jak na przykład chociażby Asaidi, który jest wart 140 tysięcy, ale naprawdę, moi drodzy, jest warto. A już was zapraszam na mecze tym składem, ponieważ na pewno będziemy nim grać na live streamach. Ja się z wami żegnam, to by było na to, jeżeli chodzi o ten krótki skład builder. Mam nadzieję, że jeżeli skład się wam spodobał, to może któryś z was go sobie zbuduje. A ja wam serdecznie go polecam. Na razie i cześć!